Cześć, witajcie na kanale Kryptoamator. Ja mam na imię Filip i zapraszam na kolejny materiał z serii Darmowe Krypto. W dzisiejszym odcinku mam dla Was trzeci już z kolei quiz na stronie Irnaton. No i tym razem mamy tutaj propozycję od Papi Planet. Mamy tutaj 4 lekcje i do zarobienia mamy 5 tokenów PUP. Jeśli chodzi o ten projekt Papi Planet, to na Twitterze obserwuję ich około ponad 20 tysięcy obserwujących. No jest to projekt, który taki zajmuje się metaversem, jest to gra wzorowana na Axie Infinity i tutaj na ich Twitterze oczywiście potwierdzenie jest tego partnerstwa. Sama strona jest to po prostu gra, tak jak powiedziałem, play to earn. Kupuje się tutaj NFT-ki i wszystkie te informacje dowiecie się właśnie podczas tego kursu, który mamy zaproponowany przez Irnaton. Kurs trwać będzie jeszcze 12 dni, także mamy trochę czasu do wykonania. I tak jak powiedziałem wcześniej, mamy tutaj 4 lekcje, 4 filmiki. Oczywiście proponuję Wam sobie te filmiki obejrzeć, żebyście w ogóle wiedzieli, czym jest ten projekt. Ja go teraz tutaj spauzuję, ponieważ ja już tutaj odpowiedzi sobie sprawdziłem. Znaczy, może nie tyle to sprawdziłem, tylko obejrzałem te filmiki, wyszukałem odpowiedzi. No i od razu przejdziemy do pytania pierwszego. Mamy tutaj pytanie dotyczące Papi Planet. Z jakiego kraju pochodzi firma, która założyła to? Ten projekt. No i tutaj, moi drodzy, odpowiedź B, czyli British. Przypominam też, że tutaj w tych quizach na stronie Irnaton niestety nie możemy popełnić błędu, dlatego warto tutaj po prostu nie wypełniać ich tak na czuja, jak to jest na przykład na Coinbase, tylko po prostu obejrzeć filmik do końca, sprawdzić, jakie są odpowiedzi. Tak więc pytanie pierwsze, tam był British, no i jak widzicie, tutaj mamy odpowiedź prawidłową. Przechodzimy do pytania drugiego. Ja oczywiście tu mówię filmiki, będę wyciszał. W drugim pytaniu należy zaznaczyć odpowiedź C, a tutaj pytanie dotyczy, jakie elementy właśnie w tej grze są najważniejsze, jest ich 5. No i tutaj mamy odpowiedź C, czyli Water, Wood, Earth, Gold i Fire. No i jak widzicie, odpowiedź jest prawidłowa. Przechodzimy do trzeciego. W pytaniu trzecim tutaj każdej godziny te papisy zarabiają 100 punktów energii, czyli odpowiedź C. I moi drodzy, ostatnie pytanie, a dotyczy ona, na jakim blockchainie tutaj ta gra się odbywa. No i odpowiedź tutaj od razu jest zaznaczona w zasadzie, bo jest to odpowiedź A, czyli na Abbey Chain. Tak jak powiedziałem, wszystkie te odpowiedzi ja wynalazłem w tych filmikach 4. One są bardzo krótkie, także warto też sobie je obejrzeć. Tradycyjnie tutaj dystrybucja tych tokenów z quizów odbywa się w kilka dni po zakończeniu, czyli tutaj, tak jak powiedziałem, mamy jeszcze 12 dni ponad do zakończenia i wówczas te tokeny, jeśli prawidłowo odpowiedzieliście, a jak widzieliście, moje odpowiedzi były prawidłowe, trafią tutaj na Wasz balans i to będzie dokładnie w tym miejscu. Jeśli chodzi o ostatni quiz, czyli te Wakanda Inu, ale z X-Pulse Change, no jest tutaj możliwość wypłaty. Należy zarejestrować się, po pierwsze jest tutaj filmik, natomiast należy tutaj zarejestrować się na platformie X-Pulse, podać tutaj, wpisać swój właśnie numer użytkownika i wówczas będziecie mogli wypłacić te tokeny stąd, czyli tą liczbę 5 milionów. Oczywiście ta kwota w chwili obecnej jest naprawdę niewielka, natomiast myślę, że można sobie, jak ja to mówię, kolekcjonować
i być może te Wakanda Inu kiedyś zrobi dobry wynik i wtedy będziemy mogli sobie to zamienić, wypłacić właśnie na tej platformie X Plus Exchange. Tam jest możliwość wymiany, tradowania do różnych innych kryptowalut. Także jeśli ta platforma będzie się rozwijała, to będzie można spokojnie tam działać. Ja przyznaję, jeszcze tych tokenów, jak widzicie, nie wypłaciłem i są one tutaj na moim balansie. Przyjrzę się później, zobaczę, jak ta platforma się rozwija i wówczas po prostu spróbuję sobie je wypłacić. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy kontest, no to jak widzieliście, 4 pytania, wszystkie odpowiedzi macie podane. Myślę, że nie będę tutaj przedłużył. Oczywiście podzielcie się łapką w górę, no i jakimś komentarzem, co sądzicie o tych tutaj quizach. Ja myślę, że oni mają w planach coraz lepsze partnerstwa, także myślę, że warto tutaj tej stronie się przyglądać. Tyle z mojej strony na dziś. Pozdrawiam. Cześć.